Cześć, dzień dobry. Witam Was po weekendzie ze Strade Bianche, po tym wyjątkowym, wyczekiwanym, wspaniałym wyścigu. Ja nazywam się Marek Tyniec i komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w zawodowym kolarstwie. Zatem Strade Bianche. Od tego, od czego zacznę? Zacznę od tego, że mamy w tym roku taką narastającą dyskusję na temat tego, czy Strade Bianche jest monumentem, albo czy powinno być nazywane szóstym monumentem. Słuchajcie, wygląda to tak, że w ogóle ta koncepcja kolarskiego monumentu, ona nie jest jakoś taka bardzo tradycyjna. Tak naprawdę nazywanie tych najważniejszych pięciu klasyków, czyli Mediolan Sanremo, Flandry, Roubaix, Liège-Bastogne-Liège i Lombardii monumentami, one się rozpowszechniło wraz z wprowadzeniem World Touru, wcześniej Pro Touru, czyli tak naprawdę to nie ma jeszcze 20 lat, więc na tle tej historii tych wyścigów, które mają ponad 100, no to te monumenty, ta nazwa monument, ona nie jest aż tak bardzo wiążąca, ona się faktycznie przyjęła marketingowo, też jest fajna, bo tak oddziela to, co najważniejsze, od tego, co mniej ważne, zwłaszcza kiedy zlikwidowano Puchar Świata, bo pamiętajcie, że przed Pro Tourem i World Tourem było w kolarstwie coś takiego jak Puchar Świata, zazwyczaj to było 10 klasyków osobno punktowanych, gdzie lider klasyfikacji miał koszulkę, oczywiście z takimi kolorowymi, tęczowymi aplikacjami, ale zazwyczaj to był nie poziomy pas, jak w przypadku Mistrza Świata, tylko lider Pucharu Świata miał pionowy pas, taki kolorowy, tęczowy. No i do Pucharu Świata zaliczały się i klasyki, te najważniejsze, i semiklasyki, czyli te takie trochę krótsze, jak na przykład Gandawa Wevelgem czy Walońska Strzała, i do tych semiklasyków, jeżeli by trzymać się tej wcześniejszej klasyfikacji, no to Strade Bianche by się idealnie zaliczało ze względu na mniejszy dystans. Tam się pojawiały niektóre wyścigi do Pucharu Świata były zaliczane, wyścigi w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii, był klasyk w Zurichu, który wygrał Grzegorz Gwiazdowski. I no to różnie bywało. Zatem ja myślę, że nie ma się co zrzymać na to, że Strade Bianche jest klasykiem, monumentem, semiklasykiem. Słuchajcie, to nie ma znaczenia. To jest faktycznie urasta do jednego z najważniejszych wydarzeń kolarskiej wiosny. No i tak jest. My się tym ekscytujemy. A co najważniejsze, to co mówiłem przy okazji wyścigów w Emiratach, czy tych mniejszych wyścigów. Najważniejsze jest to, co o wyścigu takim jak Strade Bianche sądzą sami kolarze, a nawet nie to, co sądzą, bo tego do końca nigdy nie wiemy, ale to, co robią. A robią to, że w tym roku w Strade Bianche była naprawdę elita elit, nie tylko na starcie, ale również na mecie, w trakcie. Słuchajcie, no podium złożone z przełajowego mistrza świata, szosowego mistrza świata i niedawnego, bo zaledwie sprzed 2 lat, zwycięzcy Tour de France. To jest coś, co rzuca na kolana. Do tego Van Aert, czyli obrońca tytułu sprzed roku, do tego wschodząca gwiazda przełajów na 5. miejscu Pidcock. No, zapodział się ten Michael Gogl, Austriak z Kubeki na 6. miejscu, ale 7. był Pogacar, czyli ostatni zwycięzca Tour de France. No to naprawdę jest, to, słuchajcie, to naprawdę jest bardzo, bardzo imponujące. I to pokazuje, czym jest ten wyścig, jak on jest ważny, kto go bierze na poważnie. Super, tak, super. No i co? No i wszyscy ekscytujemy się tym, nawet nie pojedynczym, bo tych ataków Van der Poela atomowych było więcej, to on robił selekcję tak naprawdę. No gość jest niezwykły gość, to jego przyspieszenie, które pokazywał i w przełajach, i w MTB, jest w stanie przełożyć na szosę. Nie po godzinnym wyścigu, nie na początku wyścigu, który ma, nie wiem, 10 czy 15 km, tylko on jest w stanie to samo, co w wyścigu Pucharu Świata MTB, po kilkudziesięciu minutach jazdy, to samo jest w stanie robić po 4 godzinach jazdy na szosie, czy na szosie i szutrach, jak w tym wypadku. No i to jest imponujące. Oczywiście gdzieś tam zawsze pozostają jakieś wątpliwości, czy jeżeli ktoś
tak regularnie jest w stanie osiągać taką przewagę nad innymi, no to czy to wszystko jest w porządku? Ale tak naprawdę ekstremalnie wysoki poziom sportowy prezentowali wszyscy uczestnicy czołówki. No, dość powiedzieć, że Egan Bernal przez 4 godziny 40 minut jechał ze średnią mocą 270 W, co przy jego masie 60 czy tam 61 kg. No to jest wartość naprawdę bardzo wysoka. Alaphilippe próbował, nie dał rady, po prostu przegrał z lepszym, ale trzeba powiedzieć, że ewidentnie Alaphilippe jeszcze czuje różne kontuzje, które mu się przydarzały, czuje ten upadek z zeszłego roku z Flandrii. Tak czy inaczej, no, mistrz świata walczący o zwycięstwo, mamy godnego mistrza świata. Mamy mistrza świata, którego będziemy oglądali w czołówce wszystkich najważniejszych wyścigów. Także Strade Bianche, wielki sukces sportu, wielki sukces kolarstwa, oczywiście wielki sukces Vanderpoola. Warto jeszcze wspomnieć o takiej postaci jak Quinn Simmons, młody Amerykanin, który w zeszłym roku zasłynął z afery wokół swoich niestosownych wpisów na Twitterze, a raczej niewielkiej niestosowności, która się obróciła przeciwko niemu, związana z jakimś tam jego rasizmem. No cóż, chłopak jest naprawdę młody, ma 20 lat, ma prawo do błędów, oczywiście te błędy warto zauważać, myślę, że on się jeszcze wiele nauczy. Kolarzem jest wybitnym, bo on z juniora, od mistrza świata juniorów wszedł do elity, no i rozrabia, miał tutaj trochę pecha, miał defekt, miał wypadek, ale pokazał naprawdę, że inwestycja Treka w jego osobę nie tylko przez te problemy. Znaczy myślę, że jego postawa na szosach jakby przyćmi kwestię jakby jego osobowości, chociaż tak jak mówię, jest młody, jeszcze może się wiele, wiele nauczyć i ogarnąć. Tyle mężczyźni, którzy finiszowali chwilę później, przed paniami. Wyścig kobiet również świetny. Akurat wyścig kobiet oglądałem z odtworzenia, ale było warto. No i tutaj ekipa SD Works przewagą liczebną, ale też znakomitą formą wygrała ten wyścig. Dla ekipy SD Works wygrała Chantal Black, pokonała Elisa Longoborghini po jakby swoim ataku w podobnym miejscu co Van der Poel, czyli już na tym finałowym podjeździe do rynku w Sienie. Natomiast no bez tej przewagi liczebnej drużyny SD Works na pewno byłoby jej trudniej. Zatem Longoborghini druga. Katarzyna niewiadoma próbowała, no miała bardzo ambitne plany, ukończyła dziewiąta. Myślę, że też właśnie w takiej stawce i na wyścigu z tym poziomem jakby przegrać po próbach, to nie jest żaden dyshonor. Super, że próbowała. No i tyle Strade Bianche. Strade Bianche, ci, którzy startowali we Włoszech, mają parę dni przerwy, a już we środę, już 10, startuje Tirreno Adriatico, czyli etapówka, która no chyba troszkę właśnie przykrywa Paryż-Nicea, który właśnie się zaczął, bo no, obsada na Paryż-Nicea bardzo dobra, ale nie rewelacyjna, chociaż trzeba przyznać, że no, sprinterów tam jest co niemiara i finisz pierwszego etapu byłby godny naprawdę najlepszych finiszy Tour de France. Groupama FDJ pracowała na Arnaud Demara, który został pokonany przez sama Beneta. Pascal Ackermann troszkę tam za wcześnie zaczął finiszować. No, poziom sportowy w finiszu tego pierwszego etapu Paryż-Nicea naprawdę imponujący. Natomiast taka uwaga, że tam kurczę było wąsko, wąska ulica, jeszcze banery dodatkowo to zwężające. Dobrze, że obyło się bez jakichś dużych kraks, tam kilka kilometrów przed metą była niewielka, ale też mimo, że poleciał zawodnik z czoła peletonu, to upadło tylko kilku. W związku z tym dobrze, że to się jakimś takim wielkim kotłem nie zakończyło. No i jeżeli chodzi o Paryż-Nicea, to już nie jest Richie Port. Wycofał się po upadku. Z tego, co się dobrze orientuje, to był to kolejny upadek
na bidonie. To znaczy jedna muzyka. Chyba George'owi Bennettowi wypadł bidon, albo przed George'em Bennettem wypadł bidon, on gdzieś się uchylił, Richie Porte upadł. No i musiał się wycofać z wyścigu, także zawodnicy grenadierów po Richie Porte wrócił do macierzy. Powrócił do, wcześniej jeździł w Sky, pomagał Froome'owi, teraz ma być takim mentorem u grenadierów. No niestety zaczyna pechowo. No i cóż, tyle ja. Bardzo Wam dziękuję. Zapraszam Was na swojego Twittera. Przede wszystkim tam najwięcej, najczęściej wrzucam jakichś krótkich komentarzy, Facebooczek, blog. No i pewnie podsumuję dla Was na YouTubie cały wyścig Paryż-Nice, a zatem do zobaczenia za kilka dni. Dziękuję uprzejmie i do zobaczenia. Cześć!